Witam. Kończymy ten covidowy sezon, mam nadzieję. Zaczynamy wiosnę, okres 2021. Trzeba wyjść z tego letargu, także zaczynamy ten rok od szybkiego testu dwóch produktów, czyli dzisiaj CleanTec Cover i Enzo Easy Coat. Lakier dokładnie odszczurzony, wyglinkowany Deironizer, potem jeszcze ten szampon Mexa korygujący i oczywiście IPA. Cleanerów żadnych nie robiłem, nie dotykałem lakieru maszyną, także jest to taki, nazwijmy to, lakier jałowy, niekorygowany. Czyli pierwsza faza testu. Oczywiście potem może zrobimy jakieś inne kombinacje jako samodzielne LSP tych dwóch produktów, ale oczywiście na przykład na lakier po korekcie. Kwestia, że tak powiem, fantazji. Teraz skupiamy się na razie na tym wiosennym teście tych dwóch produktów jako samodzielne LSP na czysty, jałowy, odszczurzony lakier. Zaraz spiszemy sobie przebieg. Auto będzie jeździć i będziemy obserwować, jak te dwa produkty zachowują się na tym lakierze. Wszystkie update'y, szczegóły, przebieg, wrażenia z aplikacji oczywiście na forum kosmetykaaut.pl. Ten filmik, jak wiele innych na moim kanale, to są tylko takie wstawki wideo do testów pisanych na forum. Także serdecznie zapraszam na forum kosmetykaaut.pl. Tam znajdziecie więcej informacji oraz informacje też w opisie tego filmu. Także kliknijcie w opis i będą tam linki do dedykowanych tematów na naszym forum. Nie mam zwyczaju moczyć świeżo zabezpieczonego lakieru w ciągu pierwszych 24 godzin, także nie będziemy teraz tutaj robić jakichś masywnych testów kropelkowania zrzutu. Przed chwilą widzieliście krótką wstawkę, jak wyglądał lakier i spływ wody na świeży, czyściutki lakier. Teraz zrobimy sobie tylko kilka kropelek 20 minut po aplikacji. Nie chcę moczyć całego lakieru. Jak widzicie, na pewno korekta by się tutaj przydała, ale przynajmniej lakier został mocno odszczurzony. Dobra, zobaczmy sobie szybciutko CleanTec Cover, co tu się na lakierze zadzieje. Jakieś kropli efektu superowego nie widzę, no ale okej, dobra, to się musi utwardzić. I teraz Easy Coat. Tutaj trochę lepiej, widzicie, ten zrzucik jest fajniejszy. Zróbmy sobie taki szybki 50-50. Porównywalny, porównywalny. Ale dobra, to jest naprawdę tylko taki mały wstępik. Zostawmy to, niech to się wszystko utwardzi i będziemy regularnie robić update'y, jak te dwa produkty zachowują się na tym jałowym lakierze. Dzięki za uwagę, pozdro.